cześć, tutaj Janek Śpiewak. I Zofia Sobczak. Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku... jubileuszowym, 10. Wiadomości z końca świata. I dzisiaj rozpoczynamy od tematu warszawskiego, który jest nam bardzo bliski, bowiem zajmowaliśmy się nim przez szereg lat, kilka lat poświęciliśmy i to z pewnymi nawet sukcesami, o których opowiemy, a mianowicie o budowie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie no teraz wyłania się już praktycznie z ziemi, no i budzi kontrowersje ten budynek, różne kontrowersje, jednym się podoba, drugim się podoba mniej. Mi się tak średnio podoba, chyba nie bym był jakąś osobą, która by strasznie ten budynek walczyła. Bardziej mi się nie podoba to, że jest po prostu trochę za duży i że przytłacza Pałac Kultury. A ty, Zosia, co uważasz o tym? Mi się w ogóle nie podoba. Przykro mi. Niestety mi się w ogóle nie podoba. Znaczy, jakby według mnie skojarzenie jakby z opakowaniami styropianowymi od laptopów jest tutaj, to skojarzenie jest dosyć słuszne. No. Znaczy, i ta bryła, tak jak mówisz, no, ona jakby w ogóle po prostu nie pasuje za bardzo do tej przestrzeni, która jest dookoła. Może też po prostu mi się nie podoba, no bo ja ogólnie uważam, że MSN w tym miejscu to zły pomysł. No. No, ale do tego zaraz dojdziemy, tak. Dlaczego? Znaczy, wiadomo, że musi on spełniać jakieś tam wymogi, to jest ogromny budynek, który kosztuje fortunę, prawie 500 000 000 zł sam budynek, bez wyposażenia, więc pewnie cała inwestycja zmieści się w okolicach miliarda. Albo pewnie. Ponad nawet, no. Na pewno ogromne pieniądze kosztowała też przygotowanie tej inwestycji i wykup działek, o którym zaraz będziemy też mówić, ale chcielibyśmy odtworzyć po prostu historię tego trochę całego projektu Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Ta historia zaczęła się w roku, zdaje się, w 2005, w każdym razie za prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Lech Kaczyński miał taką ideę fix, miał jakąś wizję na Warszawę, co no... Odróżnia go od późniejszych prezydentów, tak, Warszawy. Bo Lech Kaczyński zaproponował budowę i rozpoczął budowę z jednej strony Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale też Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Centrum Nauki Kopernik. Tak. Oraz też był osobą, która no, doprowadziła do remontu krakowskiego przedmieścia. No więc był taką osobą, można powiedzieć, no, z jakimś pomysłem na Warszawę. A, no i Muzeum Powstania Warszawskiego zbudował i otworzył, nie można też zapominać. I no oczywiście tutaj w sprawach ideologicznych można się kłócić. Ja pamiętam, jak szedłem na pierwszą Paradę Równości, została ona zakazana przez Lecha Kaczyńskiego i tam dostawaliśmy, znaczy ja na szczęście nie dostałem, ale widziałem, jak parę osób dostało kamieniem. Więc to były takie czasy, kiedy naprawdę no dużo rzeczy, które dzisiaj są oczywiste, no wtedy nie były. Ale to też po prostu wynika z czasu, no w sensie, że w 2015 roku jakby duże rzeczy, które dzisiaj są oczywiste, wtedy nie były. No, czyli myślisz, że Kaczyński wtedy dzisiaj by zgodził się, gdyby żył na paradę? Na paradę równości? Myślę, że tak, ale nie wiem. No więc w 2000, znaczy za jego prezentury, już tu nie chcę podać konkretnych dat, 2004 chyba, czy 5, został ogłoszony, uchwalony plan zagospodarowania placu Defilad. Jak widzicie, wygrała taka koncepcja zabudowy Pałacu Kultury no takimi budynkami nie za wysokimi. Dość intensywna zabudowa od strony marszałkowskiej. Te budynki miały mieć około 30 metrów no i wysokości. Jednym z tych budynków było właśnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. I na samym początku to miała być taka L-ka duża. Dzisiaj to ten projekt wygląda zupełnie inaczej, ale do tego przejdziemy. No i ogłoszono konkurs, już Hanna Gronkiewicz-Waltz została prezydentką i ogłoszono konkurs na architekturę, na projekt budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej, którą wygrał szwajcarski architekt Christian Keres. I z Keresem były długie przeboje, bo no tam ogólnie miasto długo nie chciało podpisać z nim umowy, w końcu podpisało tą umowę z nim, ale cała ta współpraca zakończyła się fiaskiem. No, skandalem, można powiedzieć wręcz, bo naprawdę wtedy było głośno o tym w Warszawie, no, że po prostu tego Keresa potraktowano w sposób, no przyjechał znany szwajcarski architekt i przyjechał do dziczy, tak, bo Warszawa jest dalej ogromną dziczą. A wtedy jeszcze bardziej było. A wtedy to naprawdę była jeszcze większą. No i w 2012 roku zerwała tą umowę i właściwie nie do końca wiadomo, czemu zerwała tą umowę. I Keres zwołał wtedy konferencję i wtedy mówił w ten sposób. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, to jest taka instytucja, która jest inwestorem zastępczym, jeśli chodzi o budowę wielu budynków użyteczności publicznej przez miasto. Bardzo dziwna instytucja. Ja ją znam, bo pracowałem kiedyś w Muzeum Żydów Polskich i tenże Szrem zaprojektował
była, od początku była dość, jak ja tam zacząłem pracować, była duża dyskusja, że czemu zaprojektowano wodny system przeciwpożarowy. W Polinie, tak. Mhm. I jednocześnie zaprojektowano bardzo drogie podłogi z jakiegoś dębu tam z kanadyjskiego, który specjalnie tam sprowadzano, wie, po prostu jakiś... A mi się w ogóle wydaje, że w muzeum, w którym jakby 70% wystawy masz elektronicznej, to ten system jakby wodny jest kontrowersyjny. Jak rozumiecie, no i... w ogóle w muzeum, prawda? Jakby woda nie wydaje mi się korespondować z... zabytkami. No w tym razie no, były wycieczki do tego szremu, żeby oni zmienili ten projekt. Oczywiście nie zmienili tego projektu, zbudowali ten system. No i co się stało jeszcze przed otwarciem muzeum? Włączyła się ta woda, słuchajcie. Tak, i zalało, trzeba było wymieniać cały system przeciwpożarowy i też wymieniać te podłogi. Więc koszty gigantyczne, oni o tym doskonale wiedzieli. I no i co tu dużo mówić, to jest tylko coś, co ja mogę oficjalnie powiedzieć wam o szremie, ale ogólnie... Czajcie, jaka to jest instytucja, po co jaki ta instytucja tam się po powołana, tak. No i on, ten Keres, mówi tak, Szrem w 2010 roku dwa razy odrzucił dokumentację, za każdym razem miał 30 dni na uzasadnienie. Nigdy uzasadnienia nie dostałem, za to projekt wracał do drobnych poprawek. To trwało miesiącami. Rzekome błędy, na które powołuje się miasto przy zerwaniu kontraktu, to szczegóły. Za wysoko ustawiono belka nad dachem, za mała wysokość sali do prób teatrze, którą można w każdej chwili poprawić. To nie mogło być przeszkody w przyjęciu dokumentacji. Prawdziwe powody muszą leżeć gdzie indziej. Szrem od początku utrudniał projekt. Tak naprawdę nie wiemy, czemu miasto tą umowę rozwiązało. Wtedy była... Chociaż już wydało pieniądze, prawda, na projekt, no tak. Te wszystkie prace. No i tak chyba się procesuje z tym, ja już nie wiem, jak do końca było, ale chyba się procesuje z tym Keresem o hajs. Żeby im zwrócił te pieniądze? Nie wiem, to po prostu, wiesz, no ewidentnie jakieś geszefty tam chodziły, tak, o których, no jeśli nie wiadomo, o co chodzi, no to wiadomo, że chodzi o pieniądze, tak. W międzyczasie, co warto dodać, Czyli jesteśmy na etapie, w którym był pierwszy projekt, jest uwalony pierwszy projekt i teraz w międzyczasie, tak? W międzyczasie jak ten jest podpisany, jest nowy plan zagospodarowania Placu de Filip lat przyjęty w 2010 roku, to jest Wiska od razu... Troszkę się zmieniło. No, niewiele się zmieniło, powiem ci, to jest obowiązujący plan zagospodarowania. No, ale chodzi mi o to, że w stosunku do tego, co pokazywałeś wcześniej, tak. Zabudowę 30-metrową, no to jakby mamy tutaj troszeczkę zmianę koncepcji. Teraz na Placu Defilad podwyższono zabudowę w kilku miejscach. To są, tak jak mówię, wiski prezentowane przez miasto, tak? Więc chociaż widać w nich błędy oczywiste, to widać, że tu miały powstać wieżowce przy Pałacu Kultury. Jednocześnie w planie miejscowym pojawia się pawilon ogrodu zimowego przed Pałacem Kultury. O co chodzi? Wiesz, jakby zastanówmy się, to zaraz będzie odgrywać ważną rolę w naszej historyjce. Dlaczego akurat tutaj ma pojawić się taki pawilon? I dlaczego akurat w tych dwóch miejscach te wieżowce, właściwie w tych trzech miejscach te wieżowce miały wyrosnąć? I tutaj mała dygresja, no o te dwa wieżowce, które miały wyrosnąć tutaj przy sali kongresowej, które widzicie, miała wybudować po prostu mafia, miała wybudować zorganizowane grupy przestępcze, które trafiły potem do aresztu. Te działki zostały zreprywatyzowane osobom, które do tego nie były uprawnione. No i te działki na Placu Defilad miała zabudować po prostu mafia, toczą się procesy w tej sprawie. No wyobrażacie sobie, że była jakaś działka 30 metrów, pojawiły się roszczenia i nagle podwyższamy tą zabudowę do 230 metrów. Mm-hmm. No więc jakby wiadomo, a co tu się dzieje, nie? Ale oczywiście, nie, planowanie nie ma żadnego wspólnego, nic nie ma wspólnego z aferą reprywatyzacyjną i z mafią reprywatyzacyjną. Płynna działka Duńczyka, no to właśnie była ta działka. Się zaczęła afera reprywatyzacyjna, sensie ten duży artykuł w Gazecie Wyborczej, no to właśnie chodziło między innymi o tą działkę. Tak, no i tu miałbyś coś bierzeć z Marcinkowskiego, tak? No i zobaczcie też, przyjrzyjmy się, oprócz tego, że pojawia się ten pawilon zimowy, no to jakby to już było w poprzednim planie, oni chcieli wyburzyć dworzec PKP Śródmieście, który jest też modernistycznym zabytkiem, chociaż może teraz nie wygląda, i chcieli też wyburzyć i jakby zbudować betonowy plac przed samym Pałacem Kultury i też wyburzyć super. I też wyburzyć, z tego co te plany pierwsze mówiły, wyburzyć też trybunę honorową, która jest jakby była świadkiem historii, tak? Gomułka tam pozdrawiał milionowe tłumy. Ale i... zamiast tego dać taki plac po prostu wielki. Tak. Mhm. Jak oni rozwiązali tą umowę z Keresem, no to znaleźli jakiegoś zastępczego tutaj projektanta, który podzielił ten budynek jakby na dwie części. No i w jednej ma znaleźć się MSN, a w drugiej teatr. Teatr Rozmaitości. Budynek MSN-u się buduje, budynek TR-u się nie buduje. Widzicie tą wizualizację, czysty beton. My też ją widzieliśmy w 2015 roku. Tak. I wtedy zrobiliśmy wideo. Bo jak zobaczyliśmy naprawdę tę wizualizację, pamiętam, zresztą to było tutaj w tym mieszkaniu,
to po prostu byliśmy tak wstrząśnięci tym, że miasto nawet bez żenady puszcza te wizualizacje, na których jest tyle tego betonu i ta przestrzeń jest tak gigantyczna, betonowa i nie widzi, no właśnie nie widzi w tym jakby nic. Ale wiesz, że ta przestrzeń jest taka, że jakby, że ten pałac kultury, który został zbudowany za Stalina, miał więcej humanizmu niż ta przestrzeń, nie? No zdecydowanie, jeszcze takie wielkie bloki jakby lite i obok tego goły beton. Tak. Też latem po prostu tutaj będzie fantastycznie. Tak, no więc wtedy zrobiliśmy taki filmik i zobaczcie sobie, bo moim zdaniem jest bardzo śmieszny. A dla wyjaśnienia, wiceprezydentem Warszawy odpowiedzialnym za zabudowę był wtedy Jarosław Jóźwiak, którego zobaczycie. Tak. 전체 인민군 장병들과 인민들에게 따뜻한 새해 인사를 보내주시고 새해를 맞는 온 나라 모든 가정들의 행복을 뜨겁게 축복해 주시었습니다. 경례하는 원수님이 신년사를 또다시 받아하는 우리 경공성 안의 전체 정무원들은 올해 또다시 인민설품 생산에서 새로운 혁신을 일으킬 우리의 오보이신 경례하는 김정은 원수님께서는 전체 인민군 장병들과 인민들에게 따뜻한 새해 인사를 보내주시고 우리의 오보이신 경례하는 김정은 원수님께서는 전체 인민군 장병들과 인민들에게 따뜻한 새해 인사를 보내주시고 새해를 맞는 온 나라 모든 가정들의 행복을 뜨겁게 축복해 주시었습니다. 우리의 오보이신 경례하는 김정은 원수님께서는 전체 인민군 장병들과 인민들에게 따뜻한 새해 인사를 보내주시고 새해를 맞는 온 나라 모든 가정들의 행복을 뜨겁게 축복해 주시었습니다. 우리의 오보이신 경례하는 김정은 원수님께서는 Tak, więc dla nas to wyglądało jakby właśnie urbaniści Warszawy czy politycy z Warszawy pojechali do Korei Północnej uczyć się na wizytę studyjną, tak. Jak planować miasto. A jeszcze chciałam powiedzieć, że ten żart o donicach był wtedy w takim kontekście, że rzeczywiście władze miasta Warszawy wtedy postawiły na donicę jako zieleń miejską, tak. I wypełniły donicami, słuchajcie, Plac Powstania Warszawskiego, to jest przed TVP, taki plac i w ogóle Świętokrzyska cała była. Tak, teraz tak. To się zmieniło już po wielkich bojach, zresztą naszych... Grzegorza Walkiewicza między innymi i twoich. Były nasze wspólne projekty do budżetu obywatelskiego, tak. Dzięki którym w ogóle ta Świętokrzyska ma dzisiaj drzewa, bo gdyby nie to, to by... Oni mówili, nie, tam są instalacje podziemne, tam nic nie można zasadzić. Mogło być tylko donice, słuchajcie, tylko donice. Więc te donice po prostu były w pewnym momencie jakimś my się czuliśmy tutaj jakimś totalnym jakby, no jakiejś abstrakcji, nie? Że jakby dlaczego w ogóle zieleń miejska zaczyna się znajdować w donicach, jakbyśmy byli w mieszkaniu, nie? No bardzo prosto, to też chodziło o korupcję, tak umówmy się, bo chodziło o to, żeby jak najtaniej mieli wykonawcy i tak dalej, no więc jakby tam też pewnie chodziło o jakąś kasę pod Ale czas plastikowych donic między innymi z powodu naszych śmieszków i walk na szczęście minął. Chociaż w Krakowie teraz na rynku głównym są donice. Trzymamy za was kciuki, kochani, żebyście też to zwalczyli, tak jak nam się udało. No więc Beka i po tym, jak żeśmy ich wyśmiewać i mówić, że ogólnie to chyba ich ogólnie ostro teges, to oni wtedy ogłosili konkurs na zagospodarowanie tego placu, żeby tam... Była jakaś zieleń. Tak, no więc na szczęście będzie jakaś zieleń. Tutaj do końca nie wiemy, czy okaże się, co. Tak. Oni na początku mówili, że tam nie może być żadnej zieleni, bo to ma być miejsce pod eventy, nie? Jakby wszystko ma być pod eventy. No w każdym razie, no dzięki naszym... takie masowe, że tam... mamy strasznie mało w ogóle placów nie ma. Błonie przy stadionie i Plac Piłsudskiego i może by jeszcze chyba kilka... Wygonów to można sporo wymienić. Tak. I jakby, fajnie, że to, ten projekt został jakoś tam poprawiony, no i możemy sobie przypisać tutaj zasługi. I sukces. Powalczyliśmy. A równolegle toczyła się bój o Emilkę, bo Muzeum Sztuki Nowoczesnej mieściło się przez parę lat w budynku Emilki, czyli budynku takim... Domu handlowego Emilia. Tak. Modernistycznym, bardzo fajny projekt. Nie wiem, czy tam byłaś. Byłam. No tam było super. No, w sensie wiadomo, że ona była trochę za mała, ta przestrzeń dla muzeum i pewnie potrzebowałaby jeszcze jakiegoś dodatkowego. Ale w Woli Ścisłości to były dwa takie pawilony. No, tak, tam jakby z tyłu jest jeszcze... Nie widać, jakby, że tam jest z tyłu drugi... Na parterze bloku tego. Tak. No i to też rzeczywiście był taki zabytek, tutaj historia była różna, no ale uważamy, że to był zabytek, no który rzeczywiście jakoś się też wyróżniał, no był jakąś taką wizytówką Warszawy, tak? Wydaje mi się, że w ogóle warszawiakom się po prostu z tą Warszawą bardzo, bardzo kojarzył, bo był w tym miejscu już od dłuższego czasu, tak? Od lat 60. chyba. No i słuchajcie, i ta Emilka była na sprzedaż.
Skarb Państwa, wtedy cały czas mówimy o roku tam, nie wiem, 2011 mniej więcej, tak? Rządzi Platforma Obywatelska w Warszawie i w państwie i sprzedaje Emilkę. I sprzedaje Emilkę, słuchajcie, całą tą spółkę, która handlowała meblami z nieruchomościami, między innymi z tą nieruchomością, która jest no, tutaj najbardziej cenna, za 115 milionów złotych. Cała ta spółka razem z tymi nieruchomościami poszła. No, warto porównać do tego pół miliarda, którego my wydajemy teraz na samą budowę MSN-u. Zewnętrza MSN-u. Ogromne pieniądze. I została sprzedana spółce Gryfin. Spółka Gryfin to jest, nie chcę tutaj się narażać na pozwy, ale powiem tak, jest to bardzo dziwna spółka. Jest to chyba największy deweloper w Polsce obecnie, który dysponuje ogromnym majątkiem. Kupili między innymi Echo od pana Sołowowa. Polecam o nim materiał na moim kanale, jak Sołowow chciał przejąć za kilka milionów złotych grunt wart miliard. Chodzi o grudki działkowe na Saskiej Kępie. Więc jest to postać, no, co najmniej kontrowersyjna. A oni wybudowali też hale koszyki? Tak. Tak. Oni byli odpowiedzialni za to, że hala koszyki, też, która była zabytkiem, została rozwalona i zrównana z ziemią i zamiast niej teraz postanowiono coś, co ma nawiązywać nazwą głównie właściwie do hali koszyki. Tak, to był zabytek klasy zerowej, secesyjny. To teraz hale gwardii i Mirowską też ma to przejąć? Nie, to BBI chyba chce przejąć hale gwardii. Tak, bo hala gwardii, czyli też fragment hali Mirowskiej, też ma zostać sprywatyzowany. I też ma zostać zamieniony i zrewitalizowany w nowy sposób i to prawdopodobnie ta rewitalizacja będzie oznaczała mniej więcej to samo, co w przypadku hali koszyki. Czyli śmierć, śmierć zabytku. No. Śmierć zabytku plus być może no, też śmierć części targowiska, tak, które chyba jest ostatnim takim prawdziwym targowiskiem w tej części Warszawy. No i Emilka została wpisana do ewidencji gminnej zabytków i słuchajcie, działo się to w bardzo dziwny sposób, bo wydarzyło się to tuż przed zakupem, przez finalizację zakupu przez tego Gryfina tej spółki. Emilka została wpisana do rejestru zabytków, a potem została wypisana. Jednak przez, wykreślona przez tak, bo to nie był rejestr, to była ewidencja zabytków. Wpisał to stołeczny konserwator, a wypisał wojewódzki, tak? Czyli ten, wszystko mówimy o urzędach kontrolowanych całkowicie przez Platformę Obywatelską. I to był 2011, a 2013 wykreślono. Okazuje się, że ten pawilon zimowy, który zaprojektowano w 2010 roku, tak dziwnie się składa, że właśnie ma mieścić nową Emilkę, która ma powstać nie wiadomo skąd i jak. No nie, no wiadomo z czego, bo jakby kiedy dochodziło już do rozbierania, do decyzji o tym, że Emilka zostanie rozebrana, no to mamiono ogólnie warszawiaków tą wizją, że części tej Emilki w ogóle będą delikatnie przenoszone w nowe miejsce, tam składane, a potem składane z powrotem w tym pawilonie zimowym. Ale zobaczcie, jest 2023 i jakby, czy widzicie nowy pawilon zimowy z zachowanymi, delikatnymi elementami domu handlowego Emilia? Ciekawe, że oni w 2010 roku antycypowali to, co się stanie z Emilką, nie? To jest Muszę powiedzieć, że to zadaje kłam temu, co powiedzieliśmy na początku, że jednak Hanna Gronkiewicz-Waltz miała pewną wizję Warszawy. Tak. Więc wszystko jest to bardzo dziwne, co tu się dzieje na tym Placu Defilad. Jak widzimy, bierze udział na pewno w procesach dotyczących Placu Defilad. Brała udział mafia. Nie my to bardzo dobrze i to taka mafia, prawdziwa mafia, tak? Ze związkami naprawdę, ze służbami i tak dalej, i tak dalej. W 2013 roku zostaje wykreślona Emilka. Teraz jest sprzedana ta spółka. Fast forward, tutaj prokuratura robi, NIK robi kontrolę reprywatyzacji Emilki, mówi, że był skandal, że sprzedali ją przynajmniej za dwa razy za tanio. No i Ministerstwo Skarbu informuje prokuraturę, że popełniono prawdopodobnie przestępstwo, za które grozi 10 lat więzienia. Oczywiście prokuratura nic nie robi, wiadomo, bo po co miałoby coś robić, przecież deweloperom to nie będziemy przecież szkodzić, przecież oni są w sumie z tej samej branży, tak? Pamiętajcie, że PiS i PO, jeśli chodzi o robienie dobrze deweloperom i jakby krycie wałków deweloperskich, no jakby... Bardzo ekumenicznie działają. Tak, bardzo ekumenicznie działają. Aż można myśleć, że to jest w sumie jedna ekipa, nie? W sumie, jak się spojrzysz na radnych. Tak, ale żeby nie być gołosłownym, to słuchajcie, w Krakowie tenże Gryfin kupił, a właściwie Echo Investment, czyli ta spółka kupiona przez Gryfina, kupiła hotel Krakowia. I tam trwa wielka walka o to, żeby wpisać ten hotel Krakowia wówczas do rejestru zabytków i przychodzi Prawo i Sprawiedliwość i co robi? Aresztuje pana dewelopera, czyli tego prezesa, znaczy prokuratura aresztuje, sąd się na to zgadza i aresztują Stanisława Koguta, który był senatorem PiS-u, za to, że właśnie, że miał wziąć łapówkę za to, żeby nie wpisywać tego hotelu Krakowia do rejestru zabytków, więc bardzo podobna historia, prawda, co do naszej Emilki, dzieje się w Krakowie, tylko tam się skończyło aresztem dla pana prezesa dewelopera, co w ogóle się nie zdarza w Polsce, żeby jakiegokolwiek dewelopera aresztować przecież, więc tutaj naprawdę no, musiało być już tego grube wałki, ale w Warszawie jakby sprawa
dziwnym trafem się jakby zupełnie rozpuszcza. No w miejscu Emilki to dzisiaj nie ma nic, tak? Bo tam z tyłu jest budynek mieszkalny, więc w ogóle ja nie wiem, jak oni do końca chcą zbudować tam wieżowiec, nie? Ale okej, okay, jakby wszystko jest możliwe. Jeszcze zanim to się stało, no Warszawie. To rozegrała się no jakaś druga batalia, w której my już braliśmy udział, no bo to, o czym mówisz, 2011-2013, no to jeszcze my nie działaliśmy, tak? Jakby nie mieliśmy jeszcze w tym wtedy udziału, ale później, jeszcze zanim ta Emilka ostatecznie została wyburzona, no to my też pisaliśmy wniosek, pozdrawiamy Filipa, który pisał wniosek właśnie do konserwatora o to, żeby wpisać ponownie tą Emilkę. Zresztą nawet były takie plany, że może się to uda, no ale biznes wygrał. Tak. A właśnie nam w zamian za to przedstawiono właśnie taką wizję, w którą my już i wtedy nie wierzyliśmy, że te wszystkie elementy zabytkowe Emilii zostaną zachowane i zostaną przeniesione do tego zimowego pawilonu. Tak się nie stało. One niszczeją w ogóle gdzieś na Woli, nie wiem, czy nadal, ale na pewno parę lat temu. Super Sam też miał być zachowany gdzieś tam, nie, i wszystko się rozpadło. Ale słuchajcie, to nie koniec, bo pytanie, oczywiście najpierw torpeduje ten szrem budowę MSN-u, rozwiązują tą umowę w 2012, ale i tak budowa się nie toczy, tak? Jakby okazuje się, że miasto zreprywatyzowało działki pod budowę MSN-u, tak? Czyli mamy budowę publicznego instytucji na gruncie prawa miejscowego, a miasto oddaje małe skrawki działek, tak? Bo tam przed wojną to była gęsta sieć ulic, ale te kamienice nie były duże, tak? No one w sensie były, to było, tam chyba były po 400 metrów kwadratowych powierzchni, tak? I oddaje takie skrawki. No, jakiś totalny absurd, nie? I też nielegalny, bo nie było żadnych podstaw, żeby reprywatyzować coś, co nie istnieje, tak? Czyli rozumiecie, oni popełniają kolejne tak naprawdę przestępstwo, oddają coś, co nie powinni nigdy oddać, to blokuje budowę MSN-u i zaczynają po wielu latach tego, zaczynają to wykupywać za nasze pieniądze. Czyli najpierw oddają, a potem zaczynają... No, kosmos, nie? No, czy kosmos. Wykupują, bo chcą wybudować MSN, bo wcześniej wyprzedali MSN i tak. Jego siedzibę wcześniejszą. Tak, i w roku 2013 Hanna Gronkiewicz ogłosiła wreszcie, że wykupili te wszystkie roszczenia od przedwojennych właścicieli. Czyli bohatersko rozwiązała problem, który sama stworzyła. Tak, ale to nie super. Koniec. Ale okazuje się, że w 2014 oddała jeszcze jedną działkę, tym razem pod budowę dojazdu do MSN-u. I słuchajcie, kto jest właścicielem tej działki? Okazuje się, że są to ludzie, z którymi my mieliśmy bardzo duże związki, mianowicie są to ludzie, którzy pracowali do grupy Radius, no, deweloperskiej. Mieliśmy z nimi związków, tylko je opisywałeś, opisywałeś tą no grupę. Tak, no tak, procesy mieliśmy z nimi. A, no, to było takie związki, tak. Grupa Radius to była grupa, której pracownicy założyli restaurację Sowa i Przyjaciele, gdzie no jakby bardzo duże były, duża była obecność ludzi związanych z rosyjskimi służbami i mafią. Ludzie po polskiej stronie też byli dość mocno związani, no byli jakoś tam związani też z mafią. No, jak chcecie ten w szczegóły, to też polecam moja książka Ukradzione Miasto albo moje liczne odcinki na YouTubie. Czyli oni i dopiero jakoś niedawno tak naprawdę, z tego co rozumiem, te wszystkie działki zostały wykupione i wtedy można było dopiero ruszyć z całością budowy, nie? Czyli po prostu kosmos, no. Kosmos, jakby i co? I teraz powstaje w tym miejscu? I teraz w tym miejscu powstaje nasz kochany budynek MSN-u, tak? Po tych wszystkich bojach powstaje MSN. No na razie jest to, no. No tak. Na razie jest parking. My chcieliśmy, żeby tam był... Dokładnie. Co my chcieliśmy? Chcieliśmy tam centralny park. Otóż to my chcieliśmy tutaj. Oczywiście, jak już proponowaliśmy tą wizję, to było w roku 2018, powiedzieliśmy, że oczywiście MSN mógłby tutaj powstać, prawda? Tutaj ten fragment MSN-u jakby okej. Okay. I myślę, że gdyby był otoczony przez park, a nie przez wygon parkingowy, byłoby to dużo dla niego korzystniejsze, tak? No bo już za dużo zostało faktycznie no, pieniędzy wydanych i tak dalej, żeby ten projekt jakkolwiek uwalać. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo ironiczne, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest tak ściśle związane z mafijną i taką no, patodeweloperską i jednak mega przemocową wizją miasta, tak? W sensie takim architektoniczno-urbanistycznym. Tak. Nie? No tak, i też w jakimś sensie ta sztuka współczesna reprezentowana przecież przez budynek Emilki, no bo właśnie o tym mówimy, tak? Sztuka nowoczesna, modernistyczna, no została po prostu w sposób no, jakiś hardkorowy zrównana z ziemią, po to tak naprawdę, żeby tylko sprzedać i zarobić na tej działce. No.
No nie tak, więc myślę, że mam nadzieję, że kiedyś MSN zrobi kolejną wystawę Warszawa w budowie o własnej budowie i pokaże, jak to było z budową. No jest to bardzo ciekawe, naprawdę myślę, że krytyczna historia MSN-u powinna powstać i liczymy na to, pracownicy i pani dyrektor MSN-u, że jednak któraś Warszawa w budowie będzie dotyczyć tego placu defilad, bo wymazywanie też historii, ciekawe, że oni chcą zmienić plac defilad na plac centralny, nie? Że jakby tam jest też taka, no taka właśnie taka totalitarna wizja, tak, żeby zniszczyć tą... To już teraz nie, tak, ale wcześniej było, żeby zniszczyć tą trybunę honorową, żeby no zmienić tak. tą nazwę, no żeby... I najlepiej sprzedać to wszystko tak. w ręce prywatnego biznesu, to by była optymalna wizja miasta. I to takiego mocno, umówmy się, dość szemranego, tak, biznesu. Nie będę, niestety nie jestem w stanie powiedzieć wszystkiego, co wiem o tej spółce, ale no jest to bardzo ciekawa spółka i tak jak mówię, no prezes, żeby trafił do aresztu, no to się nie zdarza nigdy. No ale dobra, no to jest nasz... temat number one. Temat numer drugi jest równie hardkorowy, ponieważ co prawda jest zupełnie z innej beczki, ale dotyczy, no ja właśnie mam wrażenie trochę takie wokół tego tematu, podobne jak z alkoholem, że jakby to się dzieje, wszyscy na to patrzymy, a jakoś z jakiegoś powodu udajemy, że w zasadzie to nie ma w tym nic złego. Mianowicie mowa tutaj o wykorzystywaniu wizerunku dzieci do reklam i współprac. Oczywiście ja krytycznie patrzę w ogóle na wykorzystywanie wizerunku dzieci w social mediach ogólnie, nawet jeżeli nie wykorzystuje się ich do stricte do promowania nowych produktów, czy robienia reklam, czy współprac, ale po prostu używa się wizerunku dzieci wielokrotnie do tego, po prostu, żeby budować swoje konto. Tak, mamy mnóstwo takich przypadków ludzi, którzy po prostu wrzucają bardzo dużo zdjęć dzieci, no bo wiadomo, że to się dużo lepiej klika niż zdjęcia dorosłych i po prostu w ten sposób budują swoje bardzo duże zasięgi. Children washing. Tak, chcielibyśmy dzisiaj się skupić na temacie, no, który moim zdaniem jest do wyrugowania od zaraz, to znaczy używania wizerunku dzieci właśnie na swoich socialach do tego, żeby po prostu robić na tych socialach płatne reklamy i współpracę. I naprawdę jest tego... A pretekstem do tego jest, rozumiem, Norwegia, tak? Tak, pretekstem do tego jest Norwegia, już włączam tu. Norweska partia Venstre chce zakazać publikowania przez rodziców wizerunku dzieci w sieci w celach komercyjnych. To sposób na ochronę najmłodszych przed pedofilami. Ja akurat bym powiedziała, że to jest po prostu sposób na ochronę najmłodszych, nie tylko przed pedofilami, ale po prostu danie tym dzieciom jakby jakiejś podstawowej wolności, jaką jest wolność do tego, żeby twój wizerunek nie był wykorzystywany bez twojej świadomej zgody. Czy to koniec działalności norweskich influencerów tworzących tak zwany content parentingowy? Content parentingowy. Znaczy, ja myślę, że content parentingowy da się tworzyć bez tego, bez używania swoich dzieci, bo jest też i w Polsce kilka takich przykładów. Celebryci i influencerzy dość często pokazują swoje dzieci w mediach społecznościowych, niekiedy poważnie naruszając ich prywatność i dobro. Przykładem może być opisywana przez nas w 2022 roku matka, która zbudowała konto na Instagramie na zdjęciach 3-letniej córki. Dziecko miało na licznych zdjęciach miało makijaż i promowało kody rabatowe. Mamy tutaj, słuchajcie, takich przypadków, to mamy tutaj całkiem sporo. Zaczynamy od pani Andziax. Andziax, słuchajcie, ma ogromne zasięgi, bo ma 846 tysięcy obserwujących na Instagramie i 900 niespełna tysięcy obserwujących na YouTubie. Tutaj jeszcze chcę dodać, że w Polsce mamy też, i podejrzewam, że to robią też na świecie po prostu influencerzy, że oni nie tylko monetyzują wizerunek tych dzieci na zdjęciach czy na filmikach, które puszczają na Instagramie, ale oprócz tego jeszcze mają wiele z nich bardzo duże konta na YouTubie, gdzie jeszcze robią jakby takie vlogi i nagrywają bardzo dużo tego życia tych dzieci po prostu jeszcze i robią współpracę na YouTube. Więc jakby podwójnie monetyzują na Instagramie i monetyzują na YouTubie i naprawdę jest tak, że bardzo wiele takich osób jak pani Andziax, która ona to wcześniej, robi. Ja nawet nie wiem, z czego ona jest szczerze mówiąc znana, ale jakby ona po prostu wcześniej była chyba jakąś właśnie taką średnio znaną lifestyle'ową influencerką i potem, kiedy urodziło się, kiedy zaszła w ciążę i kiedy pojawiło się dziecko, no to wtedy zaczyna się naprawdę biznes. I wtedy zaczynają się naprawdę zasięgi. To się nazywa w języku naukowym komodyfikacja, czyli właśnie utowarowienie rzeczy, które no, wcześniej nie były utowarowione. No jak widzimy, kapitalizm potrafi no, absolutnie zrobić wszystko, nawet sprzedać własne dzieci. No więc mamy nauka przez zabawę i reklamę Play-Doh na przykład. Tutaj mamy reklamę Moliera 2, też do której używamy dziecka. Bardzo drogiego butiku. Tak.
O, z okazji Dnia Matki również reklama Shopee. O, niestety już Shopee wychodzi z Polski, ale jak widać nie przeszkadzało to wcześniej zaprzedać wizerunku dziecka do reklamy Badziewia. No i takie rzeczy to jest właściwie oczywiste, czyli jakby cała masa reklam rzeczy dla dzieci po prostu, to, które dzieci reklamują. Ale to ciekawe jest jakby, że one i może reklamować rzeczy dla dorosłych i, tak. I to jest mega po prostu, wiesz, ja myślę, że to jest po prostu mega formuła, nie? I mega wehikuł po prostu reklamowy te dzieci. No, tak, ale nie ja bym tutaj jakby, jak przeglądałam sobie te konta, to bym tak pogrupowała jakby to trochę na takie podgrupy i tak pierwszą podgrupą bym nazwała takie, gdzie jakby ja czuję, że to dziecko po prostu musi na siebie zarobić. I ono po prostu jakby odkąd się pojawiło, to po prostu musi jakby wypełnić ileś tych współprac. Wcześniej też oczywiście, no tutaj już nie mam pretensji, no bo dziecka się nie pokazuje, tak? Ale jakby kiedy jest już taka celebrytka zachodzi w ciążę, no to te współprace się zaczyna. Sypią po prostu. Słuchajcie, no ciążowy jakby, ciążowy staw, który można wciskać kobietom jest nieskończony. Czyli wracamy trochę do XIX wieku, gdzie dzieci pracowały, tak. I tylko że wtedy pracowały w kopalniach, a teraz pracują w kopalniach Corpo Evil, kopalnia Instagrama. Contentu. Kopalnia contentu. Jezus. Więc jakby dziecko tutaj się, no to córka Anjaxon, to ja nie wiem, no ile ona ma lat, no ale nie wiem, no rok, dwa, trzy może, w każdym razie jakby przez te pierwsze lata życia jakby musi już swoją pańszczyznę, że tak powiem, odrobić i w pewnej Boże, ilości reklam wystąpić. Tutaj mamy przykładek ciocia Lifestyle. Proszę bardzo, wspólna kąpiel, to jest myślę, że super okazja do tego, żeby zrobić zdjęcie. Wspólne siedzenie na toalecie też jest, czy nie? No chyba nie, ale no, jak widać możemy blisko. Tutaj, tak, 20% nawet rabatu można dostać. Super, wow, dzięki. Konto, które jest bardzo kontrowersyjne, dzieciaki cudaki, no bo to konto jest prowadzone przez rodziców, którzy mają dwójkę dzieci z zespołem Downa, jedno dziecko, które mają swoje, jakby, no, które im się urodziło, a drugie dziecko, które adoptowali w niedługim czasie potem. W ogóle łącznie już mają teraz piątkę dzieci. I wszystkie te dzieci są zaprzęgane do codziennych tak naprawdę nagrań. Bardzo dużo jest nagrań takich, no... no takiego ich prywatnego życia, bo wiecie, znaczy ja nie chcę tutaj też wartościować, oczywiście dla mnie używanie dzieci do reklam za każdym razem jest złe, ale rzeczywiście no, na pewną naszą większą uwagę zasługują takie konta właśnie jak Anjax, czy za chwilę będziemy też mówić o Happy Family, czy właśnie Dzieciaki Cudaki, no które no po prostu całą tą prywatność jakby swoją pokazują na tym Instagramie. I bardzo dużo kontentu. To jest konto centralnie sfokusowane na te dzieci, tak? No to tak, tak. Dzieciaki Cudaki to jest 315 tysięcy obserwujących i to jest konto, które zostało założone. Idea była taka, żeby pokazać ludziom, że dzieci z zespołem Downa są takie jak my i po prostu my chcemy tak naprawdę normalizować dzieci z zespołem Downa. I też chcemy zarabiać hajs na dzieciach z zespołem Downa. No dokładnie. Równouprawnienie. One są wszystkie, no tak, bo oni w ogóle tam między nimi jest, ich tak piątka tych dzieci jest jakby tam co pół roku czy co roku jest różnica między nimi, więc oni są, no wszystko bardzo malutkie dzieci. Ja przez jakiś czas obserwowałam to i rzeczywiście po prostu ilość jakby tego kontentu też jest bardzo duża, że ona jakby, oni bardzo dużo nagrywają, bardzo dużo filmików, bardzo dużo codziennie zrobienie pokazywania takich zdjęć, od rana do wieczora. No. Zrobienie takich zdjęć, żeby one ładnie wyszły z tymi małymi dziećmi, to przecież to dla tych dzieci musi być koszmar, tak. Nie? Że one muszą się ustawiać, przestawiać, tak. Coś tam. No po prostu, wiesz, no to jest praca normalnie, tak? Mamy dzieci zaprzęgnięte do tak. Pracy, tak. Bez ich oczywiście zgody i więcej, bez ich świadomości tak często. No tak. Tak? I jeszcze bym tutaj właśnie dodała jakby tą podstawową kwestię, jaką jest prawo do wykorzystywania wizerunku, tak? To wszystko, co teraz pokazujemy wam przykłady, to są wszystko osoby, które do social mediów wchodziły na własnych zasadach, bo takie były czasy, tak? One były już pełnoletnie często, albo nastoletnie, kiedy swój wizerunek udostępniały w internecie. A to z tego samego jakby odmawiają swoim dzieciom, tak? Które mają całą historię swojego wizerunku w internecie, bez względu na to, czy im się to podoba, czy nie. Jest to dla mnie jakieś naprawdę jakieś takie mega podstawowe... No takie jakby filozoficzne po prostu pytanie o to, czy ja jako rodzic mam prawo do takiego dysponowania własnością, mojego dziecka jakby było moją własnością, no że po prostu nic mnie nie interesuje, bo ja chcę po prostu pokazywać jego zdjęcie w internecie. No to jest takie bardzo konserwatywne, prawicowe założenie, prawda, że moje dziecko, mogę z nim robić co chcę, no i niestety w Polsce to pokutuje, no bo widzimy też bardzo często, że dzieci, które no, opisywaliśmy chociażby te sprawy, tak, ta sprawa ze Szczecina słynna, gdzie
gdzie typ, który po prostu romansuje z 15, 16, a nawet wydaje się, że z poniżej 15-letnimi dziećmi, no po prostu nic się nie da z nimi zrobić, tak? To, że on że ten 45-letni, no co dużo mówić, nadużywający narkotyków facet, no, który no, kilka tych partnerek po prostu wykończył przez te narkotyki, jakby nic nie można zrobić, nie? A mi się wydaje, że w takiej Szwecji czy Norwegii to natychmiast by po prostu wbiła tam... No nie, tam, no tam jest zupełnie inny poziom. Wbiłaby tam opieka społeczna, te dzieci by zostały przepędzone z tego domu, a ten facet przede wszystkim by znalazł się w więzieniu. Zresztą na koniec powiemy, co Francja, jakie regulacje Francja ma w tej sprawie. Happy Family, o to jest w ogóle, słuchajcie, naprawdę gruba jazda, bo to też są ludzie, którzy nie tylko prowadzą bardzo aktywnie swojego Instagrama, ale oni też właśnie bardzo aktywnie prowadzą swojego YouTube'a. Ja oglądałam kilka ich filmów, kiedy oni pokazywali po prostu, jak jadą na porodówkę, jak są na porodówce, jak ona już urodziła, jakby wiecie, no po prostu ja mam wrażenie, nie wiem, czy tak jest, ale mam wrażenie, że ci ludzie decydują się na kolejne dziecko, dlatego że to im daje możliwość odnowienia jakby znowu tego samego interwału współpracowego, tak? No bo znowu masz ciążę, znowu masz poród, znowu masz połóg, znowu masz małe dziecko, te małe dzieci, to też jest ciekawe, ponieważ starszych dzieci tak bardzo się nie eksploatuje, bo one już nie chcą po prostu. Moim zdaniem jest tak, że starsze dzieci, jak masz kilkuletnie, czy takie późniejsze szkolne, to one po prostu się buntują. Nie wiem, czy Rozenek masz w tym... Rozenek masz w tym... Rozenek ma akurat starsze dzieci. No ma i on no te tak. dzieci non-stop katuje. Tak, one mają tak. tam, ale z 8-10 lat... Ale widać to po Instagramach, że jednak największa ta eksploatacja dotyczy takich dzieci właśnie kilkuletnich, no bo one de facto nie są w stanie się po prostu temu sprzeciwić, nie? Aktywnie. Happy Family, proszę bardzo. No tutaj w zasadzie od początku to mamy akurat prenatal, bo nas w ciąży trzeciej, więc reklamuję tutaj leki dla kobiet w ciąży, suplementy. Mm. Lepiej mamy, to niż tak? wino, wino bezalkoholowe dla kobiet w ciąży. Tak? Tak. Pozdrawiamy żonę pana Żebrowskiego. Tak. A tutaj jest filtry na Instagram, które oni, słuchaj, sami produkują, więc jakby dziecko zostało zaprzęgnięte po prostu wprost do biznesu rodziców. I to jest zresztą kolejna podgruba, bo ta pierwsza to właśnie powiedziała po prostu dzieci, które muszą wziąć udział w iluś współpracach, żeby zarobić na swój byt. Mamy drugi przypadek i to jest przypadek na przykład mamy ginekolog, gdzie ona tak bardzo takich współprac zewnętrznych nie robi ze swoimi dziećmi, ale ona po prostu tymi dziećmi reklamuje swój własny biznes, dokładnie. Tu mamy jeszcze Happy Family i pieluszki, a tu mamy ginekolog. O, proszę bardzo. Piękna i długa reklama, w której bierze udział zresztą jej syn. I drugi, tak samo reklama Roger Publishing, reklamowany przez jej drugiego syna. Takim przypadkiem jest też Monika Mrozowska, która ma kilkoro dzieci i jak widać dzieci te przydają się jako świetni modele do tego, żeby reklamować jej własny biznes, czyli Bunny Box, jakieś właśnie rzeczy dla kobiet, dla dzieci malutkich. Boże, ale to jest takie wymuszanie na nas, bo na czym polega reklama, nie? No a reklama ogólnie to jest manipulacja i wzbudzenie w nas emocji, tak? Tak. Więc jakby jest jasne, że dzieci, małe pieski, tego typu rzeczy, no to są bardzo mocne no takie bodźce, tak? Które służą właśnie do czego? No właśnie do manipulacji, tak? Do sprzedaży, tak? Do budowania empatii, tak? Że do solidarności, tak? Mamy, ty też masz dzieci, ja mam dzieci. No tak, oczywiście. Taka rodzinna i tak dalej, i tak dalej. A wszystko potem jest po prostu konwertowane ale w hajs. Ale nie tylko to, bo na przykład to według mnie, co jest jakby też naprawdę przerażające, czyli to samo trochę, co w monetyzowaniu feminizmu czy jakichś innych idei, że idee na przykład masz dobre, bo chcesz pokazać prawdę o rodzicielstwie, tak? Ola Żebrowska bardzo często pokazuje właśnie na przykład właśnie swoje ciało, które jest takie nieidealne, że i w tym sposób daje bardzo dużo siły innym kobietom i tak dalej, ale te wszystkie idee, czy idea właśnie tego, że chcesz po prostu pokazać swoją bliskość, swoje rodzicielstwo, chcesz je odczarować w ten czy inny sposób w stosunku do ludzi, one wszystkie na koniec są zaprzęgnięte po to, żeby sprzedawać nowe produkty. No ale na tym można powiedzieć, że opiera się ogólnie połowa Instagrama, tak, że chodzi, no feminizm to jest jeden przykład, ale też nagrywaliśmy o ekologii, tak, ekolożka, które reklamują tak. elektryczne hulajnogi. Tak, nie? No, że jakby, po prostu mamy że bierze się nasze dobre intencje, tak. bierze się nasze dobre uczucie jakieś TGS i po prostu władowywuje się to w system. No i to jest jakby, to jest narzędzie kontroli, tak? To jest narzędzie dyscypliny również. No trzeba pamiętać, że ci influencerzy to są janczarzy kapitalizmu i neoliberalizmu, tak? A te dzieci, no nawet nie wiem jak to nazwać, no to są dziecięcy żołnierze tak, kapitalizmu. Tak, no to jest po prostu przerażające. Jednocześnie, oczywiście, no jednocześnie jakby po prostu produkujemy też masę takiego kontentu, który
Ja jestem przekonana, że za 15 lat czeka nas po prostu seria batalii, jeśli nie sądowych, to przynajmniej publicznych, tych dzieci właśnie o to, z tego powodu, że były tak eksploatowane przez swoich rodziców. I trzecia podgrupa, do której właśnie zalicza się troszeczkę Ola Żebrowska, która akurat wizerunku swoich dzieci nie pokazuje, ale pokazuje dużo innych rzeczy, które są kontrowersyjne. To jest właśnie trzecia podgrupa, to są małżonkowie sławnych osób. I tu mamy właśnie Agatę Rubik, która ma bardzo aktywne konto, tam 150 tysięcy chyba obserwujących i ona robi głównie te współprace, te, które tu widzicie, to są właśnie zdjęcia z jej profilu. Ona tak naprawdę jest znana tylko dlatego, że ma znanego męża, ale tak jak ja patrzyłam na profil jej męża, to tak aż tam dużo tych współprac nie ma. Jak widać, tą jakby działkę monetyzacji dostała małżonka. No i jeszcze mamy przykład reklamy po prostu, nie tylko w social mediach, ale po prostu reklamy. Małgorzata Socha, która z tego, co ja się orientuję, wcześniej właśnie dosyć powściągliwie podchodziła do pokazywania swoich dzieci w internecie, postanowiła sprzedać ich wizerunek reklamie apartu, której jest, ambasadorką. No i osoba, która jeszcze nie pokazuje wizerunku swojego dziecka, ale weszła na wyższy poziom, że tak powiem, pokazywania tych rzeczy związanych z ciążą, to jest Lil Masti. Zresztą znana wcześniej jako jedna z dwóch seksmasterek. Teraz postanowiła odświeżyć swój wizerunek wojowniczki Faye MMA i teraz będzie matką. Dokładnie. No, gratulujemy. No i już ledwo co zaszła w ciążę, rozumiem, no bo sama o tym mówi, że to są dosłownie tam pierwsze tygodnie tej ciąży, no to już zaczęła publikować bardzo dużo na ten temat. Między innymi podzieliła się z fanami nagraniem po prostu swojego pierwszego USG dopochwowego, które nagrał rozumiem jej mąż, jak to się dzieje i jej emocje na reakcję po prostu na to, że to dzieciątko tam jest. Także wszystko na sprzedaż, kochani. No. My to widzieliśmy, więc wy też niestety musicie. Dokładnie. Tutaj się połączył, jak widzimy, wielka siła intelektualna, mamy ginekolog i seksmasterki, czyli no z jednej strony też prywatyzacja usług medycznych, która jest efektem po prostu tego, że wydajemy bardzo mało na zdrowie i bogaci nie płacą tyle, ile powinni na to zdrowie, ale dzięki temu możecie sobie prawda, szerzyć wiedzę, która normalnie na zachodzie byłaby po prostu wiedzą, prawda, którą dostajesz od lekarza pierwszego kontaktu, czy jakby masz kontakt jakiś z własnym lekarzem, czy prowadzącym ciążę i tak dalej, to nie musisz szukać takiej informacji potem, prawda, od osoby, która no, z wiedzą medyczną nie może sobie radzi lepiej lub gorzej, no ale na pewno przede wszystkim prowadzi ogromne przedsiębiorstwo, tak? Jak mama ginekolog i robi to w dość kontrowersyjny sposób. Ich współpraca przy malutkiej, dopiero rozwijającej się ciąży Lil Masti na pewno też bardzo dobrze wpłynęła na ich zasięgi. Na pewno, crossover epizod myślę, że będzie jeszcze kontynuowany, bo to z kochani, z każdym obserwującym coraz więcej hajsu, który może potem zarobić na tych dzieciach. Czekamy na live streama z porodu. Tak, to jest konieczne na pewno. To myślę, że przed nami. Może Lil Masti będzie tą osobą. Okaże się. A słuchajcie, kończmy to w ten sposób, że we Francji, jak mogliśmy sobie przeczytać w licznych artykułach prasowych, jest to właściwie nielegalne publikowanie zdjęć swoich dzieci. Czyli to jest jedyny kraj, który udało nam się znaleźć, tak, który ma takie regulacje. I że policja normalnie tam jakieś parę lat temu w ogóle informowała publicznie, żeby nie publikować tych zdjęć bez ich zgody, tych dzieci. I że w ogóle to się może skończyć tymi, że to może się skończyć grzywnami, a nawet rokiem więzienia. 45 tysięcy euro można zapłacić grzywny. No, więc jakby... Życzyłabym sobie takiego prawa u nas. No, życzyłabym sobie takiego prawa, żebyśmy wreszcie jak oświecone społeczeństwo podeszli do chronienia wizerunku i wolności dzieci do tego, żeby tym wizerunkiem dysponowały same. Jeżeli oczywiście rozumiem, że dosyć kontrowersyjną już jest tutaj założeniem takim, żeby w ogóle zakazać tego, żeby rodzice publikowali wizerunek, ale myślę, że to jest dobra praktyka. Polecam ją naprawdę, żeby swoich dzieci wizerunku w internecie nie umieszczać. No to żeby przynajmniej ograniczyć właśnie te praktyki, gdzie ten wizerunek jest zaprzęgnięty do
dla kapitalizmu. No, nie, no może powinno być, po prostu dla... powinna być jakaś tam, nie wiem, no, że jak prowadzisz po prostu, że jak masz prywatne konto, no to... To możesz, a na przykład jak masz publiczne, to nie, albo, to, albo ilości albo, obserwujących. Albo no. wieku, no nie wiem, może na przykład, no właśnie kiedy jest pytanie, kiedy jest świadom, może dziecko się świadomie zgodzić. No, na pewno pięciolatek tego nie może no, zrobić. Nie. A prawda jest taka, że wiecie, właśnie takich sytuacji, kiedy, bo ja też nie uważam, że jak tam dziecko na przykład ma 15 czy 16 lat, czy nie wiem, 13, 14, to już jest według mnie taka, wchodzimy na taką, w taki moment jakby, no że ono może rzeczywiście już no tak. się zgodzić na to, tak? W miarę świadomie. Zresztą to jest wiek, w którym też może samo założyć swoje social media, więc jakby może samo po prostu już właśnie zadecydować o tym, żeby ten wizerunek swój upublicznić. Ale prawda jest taka, że prawie wszystkie te profile, o których mówimy i te, które mają największe zasięgi, to nie są ludzie, którzy promują się na zdjęciach swoich nastoletnich dzieci właśnie, dlatego podejrzewam, że one tego już nie chcą, tylko to są ludzie, którzy eksploatują dzieci do roku, dwóch, trzech, pięciu lat no po prostu. Tak, no, taka potęgę. Jest logika kapitału. Kapitał chce skolonizować każdy możliwy obszar życia i po prostu jak widzi w tym hajs, to będzie to robić, tak? I jeśli my nie postawimy tamy kapitałowi, no to będziemy mieć po prostu więcej takich rzeczy, coraz więcej, tak? No bo to jest równia pochyła, no. Chociaż nie wiem za bardzo, co oni jeszcze są w stanie zmonetyzować. No. A propos kapitalizmu, który chce monetyzować każdą część życia, to mamy tutaj obiecany wywiad z Gazety Wyborczej. A, więc bardzo króciutko przekażemy wam, tak, bo obiecywaliśmy na tym, że Wyborcza opublikowała artykuł na temat, właściwie nie artykuł, tylko reportaż w ogóle, tak, który jest praca jak każda inna. Praca jak każda inna, słuchajcie. Bardzo bym chciała, by życzyła, żeby oddemizować ten sex work w Polsce. W ostatnim odcinku tak pokazywaliśmy fragment Brokatu, czyli tego serialu Netflixa, gdzie to jest pokazany ten... Prostytucja jest pokazana jako... W przedostatnim, w ósmym odcinku, jak mnie to było. Prostytucja jest pokazana jako, że atrakcyjne dziewczyny, które mają duże libido, wybierają sobie same partnerów. Nie, no w ogóle to jest tam pokazane po prostu tak, że te kobiety w ogóle realizują się i mają bardzo kolorowe, szczęśliwe życie bez żadnych problemów związanych z taką profesją. I ten wywiad był o tyle, ten reportaż był o tyle straszny, że już myśleliśmy, że okej, okay, już tak dużo zaczęło się o tym mówić, nie? Że jakby ten sex work to jest tak naprawdę po prostu no, nową mowa korporacyjna, żeby sprzedawać stary, dobry patriarchat i prostytucję, i że może jednak ktoś się opamięta, ale nie. I nie czytamy tego w mediach libertariańskich, które w teorii, tak, oni to libertarianie, jak tak? Jak najwyższy czas na Korwin, tak, że wszystko jest na sprzedaż, każdy może sprzedać wszystko, możesz nerkę sprzedać, tak, no. Korwin-Mikke to w ogóle uważał, że można było sprzedać własne dzieci, tak? Tylko czytamy to w liberalnych, wrażliwych mediach, prawda, takich jak Gazeta Wyborcza. I jest to dość niesamowite. Bo dokładnie tak jest to pokazane, tak jak w tym Brokacie, tak, że one wybierają sobie partnerów, że właściwie to wszystko jest super tego, że to jest super kasa. To jest super miłe i w ogóle tam nie ma żadnych nieprzyjemnych sytuacji właściwie. I artykuł zaczyna się od tego, za poranny 15-minutowy seks i cały dzień w Energylandii dostałem 6 tysięcy. Zrywał dla mnie czereśnie, pierścionek mi przyniósł. Słuchajcie, ja myślę, że każda historia osoby, która zajmowała się, czy zajmuje się sex workiem, czy prostytucją, właśnie tak wygląda. Mm-hmm. Właśnie wygląda dokładnie tak, słuchajcie, 15-minutowy seks, 6 tysięcy złotych, czereśnie i pierścionek. I jaki jest cel Oli? Twierdzi, że w dobrym miesiącu zarabiasz nawet 100 tysięcy. Chce jak najszybciej mieć wystarczająco dużo pieniędzy, żeby kupić apartament w Zakopanem, mieć, jak sama mówi, dochód pasywny. Aha, czyli po prostu ona jakby celem tej kapitalistycznego wyzysku jest to, żeby samemu stać się wyzyskiwaczem kapitalistycznym, żeby ktoś inny pracował tobie. I mi się wydaje, że te zarobki, zresztą o tym powiemy, to też jest wszystko wymyślone, znaczy, że to nie są takie rzeczy. Tu jakaś dziewczyna pracowała w banku i teraz się cieszy. To, że nie musi płacić podatków, bardzo jej pasuje. Ja naprawdę współczuję tym biednym przedsiębiorcom, którzy oddają połowę zarobku złodziejskiemu państwu. Okej, okay. Czyli w ogóle to jest jakby prostytucja jako sposób na to, żeby nie płacić państwu tych strasznych podatków, z których przecież głównie... A najlepsze jest to, że one występują pod nazwiskami i to też pokazuje, tak, w Polsce system nie jest taki zły, jeśli chodzi o prostytucję, bo prostytucja sama w sobie nie jest skryminalizowana. W Polsce nie jest skryminalizowane ani bycie prostytutką, ani korzystanie z usług prostytutki. Ale nie jest legalne, czyli nie musisz tego... W tym tego... sensie, że prostytutka nie może zarejestrować się jako prostytutka i od tego odkładać składek. Tak, chociaż to... jeśli prowadzi jakąś inną działalność, na przykład na kamerkach i tak dalej, to po prostu może masaż. Założyć działalność i jakby może w ten sposób tak. się obsłużyć, jeżeli tak. chodzi o składki i ubezpieczenie zdrowotne. Ale oczywiście, no dobrze by było może rzeczywiście, żeby miały to ubezpieczenie zdrowotne, tak? No i zakazany jest udział osób trzecich, czyli alfonsów tak zwanych. Tak, czyli tak? osób, które jakby właśnie sprawują jakąś opiekę dziwnej,
dziwnego autoramentu najczęściej nad tymi kobietami. I najczęściej dziwnym przypadkiem są mężczyznami. Tak, jakby, tak, i środowiska sex worku, jakby, które są... No, czyli sex work Polska przede wszystkim. Tak, są legalizacji alfonsów. To, tak? Co podnoszą taką wrzawę, że w Polsce jest nielegalna prostytucja i sex work, to właśnie dotyczy tego. Nie tego, że mamy kryminalizację samego sex worku, tylko właśnie tego, że mamy kryminalizację bycia alfonsem i osób, które właśnie tą taką dziwną opiekę sprawują nad tymi osobami. Więc bycie tutaj nie płacą, no, pełne lipkowe, neoliberalne bingo i oczywiście ta dziewczyna też ma ogromne libido. Lubi ostrzejszy seks. Z tego, co wiem, mało dziewczyn lubi. Jakby... Okej, okay, czyli to w ogóle teraz jest argument na to, że w ogóle ona... w ten sposób realizować swoje potrzeby seksualne? Tak. Mhm. I tutaj jakby spotkanie z kolejną dziewczyną, tak, w ogóle jakbyśmy, nie wiem, byli, spotkamy się w kawiarni przed treningiem, niemal codziennie stara się biegać na bieżni, teraz zamawia americano z mlekiem migdałowym, mówi energicznie, szybko, jeszcze zanim wypije pierwszy łyk kawy. O co tutaj chodzi? Serial Brokat, tylko na piśmie. Tak. I że tutaj jakaś dziewczyna mówi, że się bała, ale potem okazało się, że te dziewczyny są normalne, że w tym burdelu okazało się, że dziewczyny są normalne. Jedna wzięła mnie pod skrzydła jako starsza siostra. Czasem było tak fajnie, że po prostu tam spałyśmy, zamiast wracać do domu. Nie, no w ogóle słuchajcie, wspólna nocowanka, ekstra rzecz. Wesoły burdel. Tak, szczęśliwy. Szczęśliwy burdel. No i potem oczywiście jest o tym, że można mnóstwo zarobić po prostu sprzedając swoje ciuchy i że w ogóle ci jego klienci, uwielbiam ludzi, uważam, ale one nie zatrzymały się na tym, tak? W sensie, że można dużo zarobić sprzedając swoje jakieś ubrania i tak dalej, ale jak widać, jednak no, okazuje tak. się, że duże pieniądze jednak nie są za zbudowanie swoich ubrań. No i tutaj właśnie dziewczyna mówi, że ona po prostu to jest forma misji publicznej. Radość na ich twarzach to jak zastrzyk dopaminy dla mnie, klientów. Kiedy przychodzi do mnie klient... Panikot, Boże, to są po prostu osoby, które działają w służbie. Tak. Kiedy przychodzi do mnie klient, który nie uprawiał seksu przez 20 lat i jest szczęśliwy po spotkaniu, to jest to. To jest to. To jest to. To jest naprawdę rodzaj propagandy. No ale oczywiście tutaj między słowami wynika, że jedna z tych dziewczyn na przykład no, robi to, bo po prostu ma przymus ekonomiczny, tak? Ale to jest w ogóle jedyne miejsce, w którym powiedziane jest to, że moich rodziców nie stać było, żeby mnie utrzymywać, inflacja jest wysoka i bywało, że pod koniec miesiąca musiałem pożyczać na jedzenie. I to jest jedyny moment, kiedy w ogóle ten kwestia przymusu ekonomicznego, który stoi się za pojawia. Większością wyborów tych dziewczyn, nagle się tutaj w ogóle pojawia, tak? I tutaj już polecam mój materiał, wywiad z Gabę na moim kanale z Było prostytutko, o tym ona to no, tą narrację właśnie sex worku ona odbrązawia. Słuchajcie, no, to co się dzieje teraz, jeśli chodzi o OnlyFansów, nie? Znaczy, że to jest po prostu ściema, tak, że te laski tyle zarabiają. Przynajmniej jeśli chodzi o OnlyFans, to mamy konkretne dane. 10%, górne 10% kreatorów, oni też nazywają tam kreatorami. Kreatorami kontentu. Tak, zarabia mniej niż $150 miesięcznie. Wyobrażacie sobie? Czyli cała reszta, 90% osób na OnlyFansach zarabia mniej niż $150 miesięcznie, sprzedając swoją całkowitą intymność, tak? Po prostu pokazując wszystko, a często no, po prostu uprawiając porno. Czyli to po prostu porno, w ogóle nie jest... Nie jest tego... Okay. No to w ogóle nie jest opłacalne. Wow. Tak naprawdę to jest trochę piramida finansowa z tego, co rozumiem, że oni wkręcają kolejne dziewczyny, zostają za te jakby dziewczyny... No ludzie wkręcają różnych innych ludzi, dostają... Wtedy dostają jakby taki fee za to, że wchodzi nowa dziewczyna na rynek i oni wtedy zbierają te pieniądze, które całościowo zbiera OnlyFans, to częściowo trafiają do tych ludzi, którzy ich polecali i oczywiście powstał ogromny biznes no po prostu no pimpów, tak? No w sensie... Ja nie wiem, tak naprawdę do końca czym oni jakby się zajmują. No właśnie tym się zajmują, no że jakby ogarniają znajdują te dziewczyny. Znajdują nowe dziewczyny, tak, które będą pracowały na tym OnlyFansie. Tak, jakoś im tam to ogarniają i potem następnie je sprzedają OnlyFans i pobierają za to, co one zarabiają. I zarabiają znowu mężczyźni. No tak, jak widać, tutaj są sami mężczyźni na tym szybkim wyszukiwaniu, jaki zrobiliśmy, nie? Walka z patriarchatem tak. W ten sposób na pewno jest bardzo słuszna. No i oczywiście przypomnijmy kilka badań, tak? No tutaj badanie na przykład było zrobione w San Francisco. 50% było, okazało się, że 50% prostytutek w San Francisco było molestowane w czasie bycia dzieckiem, 82% było fizycznie zaatakowane w czasie czy molestowane w tej pracy, 83% grożono bronią, 68% było zgwałconych, 84% była w pewnym etapie bezdomna. Podobne badanie jest z Australii, tam też po prostu te ilości... Jeśli chodzi o 50% tutaj badanych, a w Australii prostytutek miała problemy psychiczne, depresja 35% i anxiety, czyli lęki, tak? 20%. No, oczywiście ogromna ilość użycia narkotyków.
I tak dalej, i tak dalej, nie? Więc... No nie jest tak, jak napisali w tym artykule, że bycie prostytutką czy sex workerką to po prostu jest, są kwiaty, pierścionki i Energylandia, słuchajcie. No nie, no niestety... to głównie to jest... I też jakby, prostytucja głównie ma w twarz pewnie dziewczyny z Bułgarii, czy z Mołdawii, z jakichś biednych krajów, prawda? Kiedyś to były Ukrainki, tak? To jest prawdziwa twarz prostytucji. Porywanych, gwałconych, wykorzystywanych. I też prawda za OnlyFans tutaj też jest taka, no że jakby OnlyFans wyrósł na pandemii, na tym, że stracił, mnóstwo młodych ludzi straciło pracę i musiało coś ze sobą robić, tak? Czyli to jest po prostu, korporacje mówią tak, nie rozwiązujcie swoich problemów, nie strajkujcie, nie walczcie o lepsze warunki pracy, o to, żeby korporacje przestały tyle kraść, żeby oligarchia przestała tyle kraść, tylko... Sprzedawajcie zdjęcia na OnlyFans. Tak, tylko prostytuujcie się, nie? No straszne, no jakby to, co jeszcze mogę powiedzieć, no to, co jest uderzające jakby w tym artykule, no to, że właśnie jeżeli weźmiemy pod uwagę całość tego, jak wygląda nadal dzisiaj sytuacja sex workerek i sex workerów na całym świecie, gdzie właśnie jednak jest to świat przemocy, często właśnie nie własnej woli, tylko robienia czegoś wbrew czyjejś woli i tak dalej, nawet tego przemysłu jakby właśnie wideo. Jak wiemy, rozmawialiśmy o Andrew Tate'cie, który przecież nawet gotowy przepis na to, jak stręczyć dziewczyny jakby do tego, że potem na tym OnlyFansie dla ciebie występowały. Że z drugiej strony powstają takie artykuły, w których w zasadzie mamy opisaną tę historię z perspektywy jakichś, no nie wiem, 0,5% czy 1% czy 2% kobiet, które przynajmniej na razie twierdzą, że w ogóle dla nich to jest ekstra super rzecz. To jest sobie... pytanie, czy tak samo będą twierdzić na przykład za 10-15 lat, tak? Bo ja pamiętam wywiad Krzysztofa Gonciarza właśnie na temat sex worku, z sex workerką, która pracuje na kamerkach i to była osoba, która wtedy miała tam 20 lat chyba. I ja sobie pomyślałam, no nie wiem gościu, w sensie o tym Gonciarzu, nie? Pomyślałam sobie, no nie wiem gościu, w sensie jakby wyciąganie 20-latki do tego, żeby ona mówiła już z perspektywy tego, że... Tego no właśnie, jakby ja miałam takie poczucie, że no Gonciarz, typie jakby, no wyciąganie 20-latki po to, żeby opowiadała o tym biznesie już właśnie z perspektywy, jakby miała jakąś perspektywę, no nie wiem, no może wejść jakąś 30-parolatkę czy 40-latkę, która na przykład w tym biznesie była 10 lat i jej zapytaj, co ona o tym myśli, nie? A nie dziewczynę po prostu, która ledwo co zaczęła to robić i w zasadzie ma o tym do powiedzenia tylko same dobre rzeczy, choć ona i tak nie mówiła samych dobrych rzeczy, bo pamiętam nawet, że ona sama mówiła, że notorycznie ma takie sytuacje, że ktoś jej wykrada te filmy i używa tych filmów, które ona nagrywa, albo tych, które live'ów na żywo też są zgrywane i potem ktoś używa wbrew jej woli, więc jakby i ona sama doświadcza już tego, że to jest przemocowe nawet na takim poziomie. Do mnie pisała, pamiętam, dziewczyna jakiś czas temu właśnie jedna, która powiedziała, że de facto została zachęcona do tego, do spróbowania tego, ona trafiła tylko na kamerki, została zachęcona przez te insta feministki, które uważają, że sex work to praca jak każda inna, no w sensie samo to wyrażenie sex work jest totalną przemocą kapitału, tak, znaczy tam jest po prostu, to nie jest praca jak każda inna, to w ogóle nie jest praca, tylko to jest wyzysk tak naprawdę. No i ta dziewczyna mówiła, że po prostu nabawiła się takiego PTSD od samych tych kamerek, że wiesz, jakby, że zanim się ogarnęła, że to jest coś tego, że ona już jest, poharataną młodą osobą, tak? I te młode dzieciaki, które mają problemy finansowe, które mają różne problemy inne, psychiczne i tak dalej, nie? Wiemy o tym wszystkim, co się dzieje teraz. I one trafiają do takim korpo przekazem z Instagrama właśnie, z mediów, nie? I sorry, znaczy to są naprawdę mega poważne rzeczy, tak? No bo to jest one way ticket często, tak? Więc... No, nawet z samego tego powodu, że jakby możesz uznać, że w tym momencie ci to nie szkodzi nagrać jakiś film albo nie wiem, właśnie występować na tych kamerkach, ale nie masz na to wpływu, że nawet jeżeli ty zdecydujesz, że już nie chcesz tego robić, to na przykład właśnie ktoś ma już pozgrywane te twoje nagrania i to, że ty zrezygnujesz z tego, nie zmieni faktu, że te nagrania z tobą będą latały i ktoś będzie dalej na tym zarabiał. Tak jest. Więc Sławomir Mentzen udzielił wywiadu, w którym no, w ogóle uważa, że 500+ jest waloryzowane. Przede wszystkim Sławomir Mentzen udzielił bardzo długiego wywiadu, bo ten wywiad tam oceniała mi wyszukiwarka, że 18 minut się czyta, nie? Czyli no, to jest naprawdę kawał wywiadu, więc to nie było tak, że Mentzena gdzieś złapali, prawda, gdzieś tam, gdzie on biegł i nie miał czasu, tylko był przygotowany na poważny wywiad z ludźmi z Dziennika Gazety Prawnej i no, jak widać, do tego wywiadu przygotował się, bym powiedziała, raczej średnio, bo głupoty na głupotę, na głupocie właściwie tam gada, no. O
Oczywiście jest za obniżeniem podatków, oczywiście dla bogatych, tak by to już jakby chyba nie musimy nawet o tym mówić. No i mówi, pytanie tam pada takie. Generalnie to obniżenie podatków, skoro budżet do całego interesu musi dołożyć ponad 30 milionów złotych rocznie. To było o reformie Polski Ład, że jakby była obniżką podatków. I on mówi, całość oczywiście wyszła na minus, bo mamy strasznie skomplikowane podatki. Ale nikt poza rządem nie jest w stanie zaproponować rzeczowej reformy, bo nie mamy dostępu do danych z rozliczeń podatkowych. I resort finansów ich nie upublicznia, a chciałbym wiedzieć, jakie grupy podatników, jakie płacą podatki. Pytanie, dlaczego ministerstwo tego nie ujawnia? Bez tych danych nie da się przeprowadzić żadnej kalkulacji. I teraz dziennikarze mówią... My dostaliśmy te dane. Od ministerstwa finansów. Okazuje się, że jakby Mentzen ukuł całą swoją odpowiedź na tym, że nie ma dostępu do jakichś danych, które okazało się dziennikarze. Że są łatwo dostępne. W jakim trybie, pyta Mentzen? Poprosiliśmy o nie jako dziennikarze. W takim razie muszę sprawdzić, mówi Mentzen, bo ludzie z ministerstwa mówili mi, że nie udostępniają, więc nie drążyłem tematu. To zawsze Mentzen robi po prostu. Nie drążył tematu. Tak. Nie drążył tematu, przypomnijmy, danych, które są mu potrzebne do tego, żeby określić swój własny program i to, co on chce zmienić. Swoją własną agendę, nie? Tak. No i oczywiście on jest też przeciwnikiem progresji podatkowej i odpowiedź naprawdę nas bardzo rozbawiła, dlaczego jest przeciwnikiem. Bo dlaczego? Nie tylko nie progresja, dlaczego? Bo jest niesprawiedliwa. Im kto więcej pracuje, tym większe płaci podatki. To jest po prostu to. Ja to, jak przeczytałem to zdanie, to się nad sam zacząłem śmiać, nie? No bo jakby chyba jasne jest to, że kto więcej zarabia, tym de facto mniej pracuje, bo nie jesteś w stanie zarobić naprawdę dużych pieniędzy pracując sam, tak? No zawsze ktoś inny na ciebie pracuje, nie? W sensie, więc najwięcej zarabiają... Here we go again. No jak w sensie jesteśmy znowu w rozmowie na ten temat, czy... Ktoś, kto dużo zarabia, dużo pracuje odpowiednio więcej. Dokładnie nie. No, w sensie ten cały dochód pasywny, ta cała gadka, no chodzi o to, żeby nic nie robić, tak? Żeby doświadczyć nirwany kapitalistycznej i żeby nic nie robić. I oczywiście żeby inni robili na ciebie. No tak. I najwięcej pracują biedni. To jest chyba... komu on to może... W 2023 roku komu on może coś takiego wkręcić, że ktoś więcej pracuje i więcej zarabia? No jakby... Kto w to uwierzy? No chyba tylko... No i oczywiście tutaj jest kolejny fragment jest o śmieciówkach. No i jakby... On uważa, że nawet lepsze są czasem. Forma elastycznego zatrudnienia jest nawet czasami lepsza, słuchajcie. Na umowach B2B czy na zleceniach można sobie wynegocjować dużo dłuższy urlop czy dużo dłuższe terminy wypowiedzenia. No... Totalnie stary, sytuacja ludzi, którzy są na śmieciówkach, najczęściej jest taka, że mają zajebistą pozycję negocjacyjną na wstępie. Myślę, tak, że dokładnie tak to wygląda. Tak jak Zosia, która była na B2B, tak. Jak się szef dowiedział, że jest w ciąży, to natychmiast... W państwowej instytucji. No. Tak, więc... I jakby zapewniam was, że kiedy podchodziłam do negocjowania mojej umowy, miałam wybór taki. Albo wezmę tą umowę B2B taką, jak ona wygląda, albo po prostu mnie nie zatrudnią. No i oczywiście też znam mnóstwo ludzi na umowach B2B chroniących bardziej niż najlepsze umowy o pracę. Mhm. Czyli tak zwany dowód anegdotyczny. Znowu mamy dowody anegdotyczne, które są po prostu... No... Ja znam, myślę, że na pewno znam takie osoby, które... A co z systemem ubezpieczeń społecznych? Wierzę, że to ludzie są wolni, sami powinni podejmować decyzje za siebie. Mhm. Ale zaraz wyklucza to. Bo on mówi, że ludzie są wolni, sami powinni podejmować decyzje za siebie. I co mówi dalej? Jeżeli osiągnie pan wiek emerytalny i okaże się, że nie ma pan środków do życia... To dzieci mnie utrzymają. Czyli okazuje się, że ludzie są wolni i mogą podejmować decyzje sami za siebie pod warunkiem, że nie są dziećmi, moi drodzy. Myślę, że Mentzen jest zachwycony tym, że ludzie monetyzują swoje dzieci na Instagramie. Czyli ta wolność do podejmowania decyzji o sobie nie dotyczy jego dzieci, bo on już dzieciom zaprojektował, że dzieci, no i że co, go utrzymają. I co z ludźmi, którzy nie mają dzieci? No nie, ale jakby w ogóle, dlaczego nasze dzieci mamy zakładać, że mamy już je jakby ubrać w to, że mają nas utrzymywać na starość? Znaczy to jest jakaś totalna sytuacja. No. I poleciał też oczywiście, też poleciał platformerskim tekstem, że ujawni dokładnie program po wyborach. Na pytanie, jak należy liczyć wydatki, to ja będę odpowiadał po wyborach. Także moi drodzy, hold your horses. Jakby nie jest też tak, że my będziemy tutaj za dużo się dowiadywać zawczasu. Szkoły prywatne czy publiczne? Wolałbym, żeby za edukację dzieci odpowiadali ich rodzice, bo problemy ideologiczne. No tak, prywatna edukacja. Moim zdaniem totalnie powinniśmy wracać do czasów, w których będziemy mieli wtórny analfabetyzm po prostu, bo za edukację dzieci, słuchajcie, dlaczego wprowadziliśmy publiczną edukację? Czy możemy sobie przypomnieć, jakie idee stały za tym, że za powszechną i dostępną edukacją dla wszystkich? Może właśnie takie, żeby od tego, w jakiej rodzinie się urodzisz, nie zależało to, czy ty w ogóle będziesz piśmienny, czy nie. No. Nie, no to jest hardcore. Powrót po prostu do XIX wieku, słuchajcie.
A, dziś szkoły utrzymują się dzięki subwencji budżetu, dalej o szkołach, i on mówi tam o bonie oświatowym. Nie zamierzam mówić jednak, jak powinien wyglądać docelowy model szkolnictwa. Nie jestem ekspertem. Ja się znam na podatkach. Przypomnijmy, że jak go pytali o podatki, to powiedział, że nie ma danych i że też powie po wyborach ogólnie. Także jakby to jest tak wow, jakby, ale ten gość ma niesamowite zasięgi, a może taki gołosłowie po prostu. Ale on ma taką, no bo on jest, moim zdaniem, on jest naprawdę pozbawiony jakiejś części duszy ludzkiej, nie? W sensie, że on jest jakby pozbawiony jakichś takich zwykłych, znaczy wiadomo, politycy to są socjopaci, nie? I on też jest takim socjopatą, bo tylko socjopata może mówić coś takiego, co jest tak no po prostu tak w sobie sprzeczne wewnętrznie, tak głupie, a jednocześnie tak obciążające dla społeczeństwa, tak? To jego propozycje są po prostu no, super groźne dla naszego kraju, tak? Nie, cofają nas w pewnych podstawowych jakby osiągnięciach cywilizacyjnych. Mhm. Nie, to jest ogólnie dosyć ciekawy fragment, bo to jest fragment o 500+, w którym on zaczyna opowiadać o tym, że Ukraińcy zabierają 500+, które dostali po powrocie na Ukrainę, jakby z powrotem korzystają z tego 500+, i że mieliśmy dziesiątki tysięcy takich przypadków. Zobaczcie, co robi. Już wprowadza taki aspekt tego, że daliśmy tym Ukraińcom 500+, a oni zabierają nam je i zabierają je na Ukrainę z powrotem i w ogóle tam. No tak, i na to odpowiadają ci dziennikarze, że ZUS to ukrócił. Czyli rozumiecie, to w ogóle nie jest żaden temat, tak? Jakby to w tym momencie nie jest żaden gigantyczny problem, o którym musimy mówić, a i tak on to z jakiegoś powodu mówi. No i tutaj Przemek pięknie pokazuje, że on w ogóle nie ma pojęcia, co się dzieje wśród normalnych, tak zwanych ludzi szarych. Należy zlikwidować program 500+. Obawiam się, że nie da się tego uczynić z powodów politycznych. Jedyne, co można realnie zrobić, to przestać waloryzować to świadczenie, żeby inflacja je zjadła. To zdanie Konfederacji, natomiast ja mam bardziej radykalny pogląd, ja bym zlikwidował 500+. No, kochany Męcenie, mamy dla ciebie przykrą wiadomość, bo 500+ nie jest waloryzowane. Ale nie możesz tego wiedzieć prawdopodobnie, bo jesteś tak oderwany od rzeczywistości, tak, że bogaty. Nie rozumiesz, jaki jest problem w tym, że na przykład ludzie mieliby na ludzkich barkach indywidualnych miałaby spoczywać edukacja dzieci. No tego na przykład też nie jesteś w stanie zrozumieć, jaki jest ten problem, więc jesteś po prostu totalnie oderwany. Ale dobra wiadomość dla Konfederacji jest taka, że postulat ten jest realizowany przez rząd, więc można powiedzieć, że Konfederacja ma już pierwszy sukces swojego programu wyborczego, ponieważ propozycja, żeby nie waloryzować 500+, została spełniona. No i że pan w jednym z wywiadów podkreślał, że największym zbędnym wydatkiem są świadczenia socjalne wprowadzone przez PiS. I znowu odpowiedź Platformy Jana. Po wyborach będzie można porozmawiać o cięciach, jak już będziemy mogli działać. I znowu po wyborach... Nie możemy się doczekać tych cięć. Nigdy nie byłem zwolennikiem świadczeń. Znaczy, naprawdę, no nie, wiadomo, że nie jesteś zwolennikiem państwa, cały twój biznes i działalność jest nastawiona, żeby okradać państwo z ich należnych podatków, reklamy kancelarii Mencena, który mówi, że można wpisywać wrzucać w koszta i obniżać sobie podatki, wszystko, tak, włącznie z PlayStation, włącznie z karmą dla kota i tak dalej, on jakiś chyba figurę Morawieckiego też chwalił się, że wrzucił w koszta, nie, w sensie, że on tutaj wprost mówi, że nas kantuje na podatkach, że zabiera nasze wspólne, prawda, środki, z których utrzymujemy mnóstwo ważnych rzeczy i jednocześnie chce jeszcze, prawda, zabrać te liche świadczenia, które jakoś wyrównują tą niesprawiedliwość, jaka jest w Polsce, taka, że właśnie tacy ludzie jak Mencen płacą stosunkowo dużo niższe podatki. Ale on w ogóle nie rozumie tego wyrównywania. Niż ludzie na etatach, nie? On jest po prostu z perspektywy człowieka, który jest uprzywilejowany. Ja mam takiego znajomego, który nam ostatnio pisał, że on nie rozumie totalnie idei budowania mieszkań socjalnych. No, on nie rozumie budowania idei mieszkań. Prawdopodobnie na niezrozumienie idei budowania mieszkań socjalnych składa się fakt, że on akurat sam mieszka w mieszkaniach, które wynajmują mu ludzie z jego rodziny, więc jakby na dosyć, bardzo preferencyjnych, bym powiedziała, nawet stawkach. Więc no, według mnie tacy ludzie po prostu prezentują po prostu poziom właśnie swojego odrealnienia od rzeczywistości. No tak. I tutaj jest też ciekawe, bo on wprost mówi, kto ma zapłacić za wydatki publiczne, tak? Jakby kto ma utrzymywać państwo. Pozostaje pytanie, od kogo wziąć pieniądze na nasze bardzo duże wydatki? Zostają pracownicy, czyli ludzie na etatach. Bardzo bym tego nie chciał, ale ktoś to musi sfinansować, a z przedsiębiorców efektywnie dużo już nie ściągniemy. Nie da się. Oni muszą płacić niższą składkę zdrowotną, wrzucać sobie wszystko w koszta, mieć bardzo wygodnie, niskie stawki opodatkowania. I jeszcze tarcze. Jeszcze tarcze i po prostu, prawda, i wszystko, prawda? Znaczy oczywiście z przedsiębiorcami jest ten problem, że dużo Polaków jest zmuszona na tym, żeby być na B2B czy tam JDG i tak dalej. I oni mają małe biznesy często i te oczywiście
ZUS jest ryczałtowy, tak, czy jakieś inne rzeczy, więc proporcjonalnie jak prowadzisz mały biznes, który jest mało dochodowy, to płacisz stosunkowo wyższe podatki niż taki Mencen, który w ogóle, jak się chwali w tym wywiadzie, nie płaci w ogóle ZUS-u, bo ma spółkę komandytowo-akcyjną. Moi drodzy, moim zdaniem to, co Mencen proponuje, to jest cały czas zażynanie właśnie tych małych przedsiębiorców, a wspieranie tych średnich i dużych, tak? No jakby, tak. Ale jakby szantażowanie non-stop ludzi tym, że Boże, po prostu nie możemy już na przedsiębiorców nic więcej nałożyć, bo oni są tak strasznie dojechani. No, przypomnijmy, że średni i duży biznes ma najwyższą rentowność w historii. Inflację, tą historię z inflacją wykorzystuje do tego, żeby sobie zwiększyć marżę. Mają, płacą niższe podatki i składki niż ludzie zatrudnieni na etatach. Mają naprawdę bardzo komfortowe warunki w Polsce stworzone. Polska ma jedne z najniższych kosztów pracy w Unii Europejskiej. Tylko chyba Rumunia i Bułgaria z dużych krajów Unii to mają tańszą pracę niż w Polsce, tak? A oni ciągle narzekają. Mam chorą firmę. Mam chory biznes. Daj pieniądze. Państwo daj pieniądze. No, oczywiście, jak tylko się zaczęła pandemia, to pierwsza rzecz była taka. A kto ma zapłacić za wojsko, kto ma zapłacić za ochronę zdrowia, kto ma zapłacić za emeryturę? Etatowcy, tak? Pracownicy. Więc jakby naprawdę jego chucpa niesamowita, że on mówi tak, ja wydymam wszystkich, jakby, że to może być dla kogokolwiek atrakcyjne. No to jest program, moim zdaniem, dla 15-latków. No i chyba tak. No, dokładnie, nawet... dla ludzi, którzy po prostu mają gdzieś tam, jeszcze są u progu po jakiegoś dorosłego życia i po prostu wydaje im się, po pierwsze, że wszyscy będą miliarderami, a po drugie, że właśnie nie rozumieją tych podstawowych potrzeb. Ale... i nie widzą tego, że naprawdę że edukacja publiczna jest pewnym osiągnięciem, dzięki któremu wyrównujemy szanse dzieci po prostu. No i Mencen naprawdę, a my nawet w ogóle nie mówimy o homofobii, prawda? A nie, tak. O tym, że oni wszyscy cały czas trzymają na pokładzie, przypominamy, Grzegorza Brauna. Tak, i powiedział w wywiadzie, że oczywiście, że będzie startować Grzegorz Braun. Więc jakby nawet nie mówimy o tym po prostu hardkorowo prorosyjskim, prawda? Tak. Właśnie homofobicznym. Totalnie ograniczonym sposób myślenia. Polityce, tylko mówimy o jego poglądach gospodarczych, które są po prostu poglądami, naprawdę. No, i których nawet nie jest w stanie w wywiadzie, w którym mógł się do niego przygotować, mógł zaprezentować jakieś rzeczy, on nawet w tym jakby do tego podchodzi po prostu olewczo. Ktoś mi napisał na Instagramie, że on się zachowuje tak jak dzieciak, który przyszedł nieprzygotowany na egzamin i po prostu coś szyje tak naprawdę na bieżąco, bo jemu zadają trudne pytania. No i to jest ta sytuacja. On jest dzieciakiem, znaczy głosujcie na Konfederację, to wam podwyższą podatki, bo to się na tym skończy, że etatowcy będą płacić wyższe podatki, a bogaci będą płacić mniejsze podatki. To jest właściwie cały program Konfederacji, plus oczywiście nienawidzimy obcych i kochamy Rosjan. No, tutaj chyba możemy skończyć, bo dzisiaj wyjątkowo postawić nam kropkę. Chyba dłuższy długo nam wyszło. Program. No, troszkę dłużej niż ten. Wielkie dzięki, że oglądaliście, dotrwaliście do końca. Dajcie lajka, subskrybujcie. Wspierajcie na Patronite. No i co? Jakbyście mieli jakieś uwagi czy pomysły, to oczywiście... piszcie do nas. Do zobaczenia następnym razem. Wszystkiego dobrego. Pa!